Wyczekana śnieżna pogoda pojawiła się w niektórych rejonach kraju i bardzo dobrze, bo zima jest nasza, zwłaszcza w skokach narciarskich. Jolanta Zasępa, zapraszam na serwis sportowy. Trzykrotny triumfator turnieju czterech skoczni. Niesamowity jest ten Kamil Stoch. Zdominował dwa ostatnie konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen, podobnie jak Adam Małysz 20 lat temu. Wszyscy polscy skoczkowie zaprezentowali się fenomenalnie podczas tego turnieju. To zwycięstwo było spektakularne. Jeszcze przed konkursem w Bischofshofen przewaga Stocha nad drugim kubackim wynosiła 15 punktów. Po zawodach wiceliderem był już Karl Geiger, a Polak wyprzedził go aż o 50 oczek. Dzisiaj te skoki były niesamowite. Każdy co do jednego był super. Każdy sprawiał mi mnóstwo radości. No i w powietrzu po prostu celebrowałem każdą sekundę, także... powiem tak, nie, może nieskromnie, ale tak, jestem z siebie dumny. To był udany turniej nie tylko dla Stocha. Kubacki zakończył go na trzecim miejscu. Czwartego Halvora Egnera Graneruda wyprzedził zaledwie o 0,4 punktu. W czołowej szóstce znalazło się jeszcze dwóch naszych skoczków. Piąty był Piotr Żyła, który wygrał wewnętrzną rywalizację z szóstym Andrzejem Stękałą. Stawką ich walki było nietypowe trofeum. No bo ja wygrałem złotego bażanta, nie chwaląc się. To już się pochwaliłeś. Nie chwaląc się, wygrałem. Tam z Jędrusiem. Po pierwszej serii normalnie mi tak skoczył. Co myślę, tu podjął walkę, po poprzeczkę i później tak na tą drugą serię, co myślę, tak to być nie będzie. Złoty bażan do wygrania ciągle jest. No i tak skoczyłem fajnie, no i w sumie się cieszyłem. To najlepsza w historii edycja turnieju czterech skoczni w wykonaniu Polaków, którzy jak pamiętamy mogli w niej nie wystąpić, a to przez zamieszanie z niejednoznacznym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki przed zawodami w Oberstdorfie. Z zaśnieżonych stoków przenosimy się na pustynię, czyli czas na rajd Dakar. Z rywalizacji wycofali się dwaj polscy motocykliści. Adam Tomiczek przez kontuzję, a Jacek Bartoszek z powodu awarii. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Jakub Przygoński w kategorii samochodów. A w kategorii lekkich pojazdów UTV prowadzą Aaron Domżała i Maciej Marton. A jak wygląda rajd Dakar od kuchni? Oto relacja Filipa Folczaka. Zanim zawodnicy ustawią się na starcie, muszą odwiedzić taki sympatyczny punkt. W tym punkcie zawodnicy dostają cały plan swojej trasy dla pilota, taką książeczkę. Nie mają szans poznać jej wcześniej, więc to nie jest tak, że ktoś tutaj się przygotuje. Dostają to raptem na kilka minut przed rozpoczęciem tej trasy. A druga kwestia to jest to, że muszą podbić tutaj swoją kartę drogową. Czym jest karta drogowa? To jest jak odznaka dla szeryfa. Bez tego nic nie mogą. Za zgubienie takiej karty, która potwierdza pojawienie się na starcie i na mecie, jest godzina kary czasowej. I ruszyli. Pojazd kierowany przez Marka Goczała wyruszył na pustynię. Na takim właśnie punkcie kontrolnym przy autostradzie kierowcy zdobywają kolejną pieczątkę na swojej karcie drogowej, o której mówiłem już wcześniej. Odbywa się to bardzo szybko. Ci goście muszą być naprawdę sprawni, bo ci kierowcy nie za bardzo chcą się w tym miejscu zatrzymać, więc ci nawet czasami podbiegają, walą ten stempel w wystawioną przez szybę kartkę i samochód jedzie dalej. Czas na piłkę nożną. Za nami losowanie par 1/8 finału Pucharu Niemiec. Bawarczycy o miejsce w 1/8 finału będą musieli jeszcze powalczyć, bo ich mecz z Holstein Kiel został przełożony i odbędzie się w najbliższą środę. Jeśli awansują, to zagrają z Darmstadt. Rywalem Wolfsburga Bartosza Białka będzie zajmujące obecnie ostatnie miejsce w Bundeslidze Schalke. Stuttgart Marcina Kamińskiego zmierzy się z Borussią Mönchengladbach, a przeciwnikiem Łukasza Piszczka i jego Borussii Dortmund będzie Paderborn. Mecze 1/8 finału Pucharu Niemiec zostaną rozegrane 1 i 2 lutego. Skończyła się dobra passa AC Milan. Rossoneri po 10 miesiącach bez porażki zostali pokonani przez Juventus w hicie Serie A. Główną rolę odegrał 23-letni Chiesa. Nie mniejsze emocje dostarczył nam futbol na wyspach. Pierwszego i jedynego gola w tym spotkaniu strzelił już w drugiej minucie Danny Ings. Liverpool po trudnym dla niego początku zdołał się podnieść i przez resztę meczu atakował bramkę świętych, ale bez skutku. The Reds pierwszy celny strzał oddali dopiero w 75. minucie. Pewnym punktem defensywy Southampton był Polak, Jan Bednarek.
Southampton w tym meczu przez cały czas balansował na krawędzi, ale doskonale sobie z tym poradził. My im trochę w tym pomogliśmy. Mój zespół niestety nie był dziś wystarczająco dobry. Liverpool mimo porażki pozostaje w fotelu lidera, ma jednak tyle samo punktów co drugi w tabeli Manchester United, który rozegrał mecz mniej. Czerwone Diabły mają już coraz mniej rozgrywek, w których mogą coś ugrać. Zespół Ole Gunnara Solskjaera odpadł w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Przegrał 0-2 z rywalem z zamiedzy Manchesterem City. W tym meczu w porównaniu z rywalem zabrakło nam jakości. Graliśmy przeciwko dobrej drużynie. City w pełni zasłużyło na to zwycięstwo. Mimo to czuję rozczarowanie przez stratę 2 goli. City w finale zagra z Tottenhamem, który awansował po wygranej 2-0 z Brentford. Aleksander Bolszunow nie ma sobie równych w Tour de Ski. Rosjanin wygrał bieg ze startu wspólnego na 15 km techniką klasyczną we włoskim Val di Fiemme. Dla Bolszunowa było to 5. zwycięstwo z rzędu. Rosjanin wyprzedził Włocha Francesco De Fabianiego i swojego rodaka Aleksieja Czerwotkina. Bolszunow pewnie zmierza po zwycięstwo w Tour de Ski. Drugi, Francuz Maurice Magnificat, traci do niego ponad 2,5 minuty. Rosjanin prowadzi także z ogromną przewagą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nad wiceliderem, Iwanem Jakimuszkinem, ma 431 punktów przewagi. W konkurencji kobiet pierwsze miejsce zdobyła Natalia Nieprijajewa. To już wszystkie informacje sportowe na dziś. Nadal wspólnie kibicujmy naszym skoczkom podczas weekendowych zawodów Pucharu Świata w Titize Neustadt. Transmisję na antenie Eurosportu i w aplikacji Eurosport Player. Do zobaczenia w niedzielę.